Nie tylko w ratuszu następują zmiany personalne. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, starszy brygadier Arkadiusz Buchowski, w służbie pożarniczej spędził ponad połowę swego dotychczasowego życia i postanowił, podobnie jak miejski skarbnik, skorzystać z przysługujących mu uprawnień emerytalnych. Dowództwo suwalskiej jednostki za kilka dni obejmie jego zastępca, brygadier Kazimierz Golubiewski. Tymczasem Buchowski poprowadził ostatnią odprawę roczną podsumowującą strażackie dokonania z 2022 roku. Do zdarzenia wyjeżdżaliśmy co prawie 6 godzin, do pożaru co 27 godzin, ta cyfra się z roku na rok zwiększa, do miejscowego zagrożenia co ponad 7 godzin, no zdarzały się też alarmy fałszywe, w większości w dobrej wierze, ale też się zdarzają takie no, co 95 godzin. Głównymi przyczynami są niestety podpalenia, no, w dużym stopniu urządzenia grzewcze, nieostrożność. Strażacy interweniują nie tylko wtedy, gdy człowiek spowoduje swym nieprzemyślanym czy nierozsądnym zachowaniem jakieś zagrożenie. Bardzo często zmagają się z problemami, jakie w środowisku wywołują czynniki naturalne. Najczęściej to woda i wiatr są sprawcami poważnych kłopotów. W 2022 roku tak właśnie było. Lokalne podtopienia, przewrócone drzewa i tym podobne zjawiska to sytuacje, w których pomoc strażaków jest nieoceniona. Ale strażacy w minionym roku ogromną ilość czasu, pracy i energii włożyli również w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekali przed działaniami wojennymi toczonymi na terytorium ich ojczyzny. Intensywnie działaliśmy, jeśli chodzi o dworzec, wspólnie również z innymi służbami. Nasze zadanie polegało m.in. na tym, żeby organizować im przejazd tym osobom dalej, bo większość chciała jechać dalej do państw na Litwę, Łotwę, Estonię. No i udało nam się zorganizować ten transport. Najpierw to wiem, że rozpoczęło to miasto, a później myśmy to przejęli, dalej organizowaliśmy. Było takich, jak dobrze pamiętam, 37 chyba kursów, z czego ponad 1070 parę osób przetransportowaliśmy za granicę. Do najbardziej spektakularnych akcji komendant Arkadiusz Buchowski zaliczył zdarzenie z pierwszych dni 2022 roku. Na początku roku to taka spektakularna akcja, może Państwo, na pewno część z Państwa słyszała. Pewnego dnia, 12 stycznia, pewni Państwo wbiegli, można powiedzieć, z prośbą o pomoc. Okazało się, że dziecko jest w stanie zagrażającym życiu. Koledzy, jeden z kolegów, zwłaszcza, który też pracuje w Państwowym Ratownictwie Medycznym, bardzo doświadczony. Wielu takich mamy, u nas jest kilkanaście osób, które jednocześnie są jest ratownikami medycznymi. Wielu z nich pracuje też. Dodatkowo jest to dla nas bardzo, bardzo dobre, bo często ta wiedza, jak widać, jest potrzebna. Koledze udało się uratować, udrożyć drogi oddechowe i uratować to małe dzieciątko. To było kilkumiesięczne dzieciątko, także no, bardzo, bardzo fajna akcja. Dumni jesteśmy, to było w jednostce numer jeden na początku roku. Co znamienne, to do strażaków udali się opiekunowie dziecka, choć tuż obok znajduje się stacja pogotowia ratunkowego.